Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami cała runda jesienna w piłkarskiej trzeciej lidze. Oczy zwrócone były w ten weekend na mecze derbowe, ale my przede wszystkim koncentrujemy się na meczu derbowym tutaj w Koszalinie, gdzie Bałtyk Koszalin mierzy się z Leśnikiem Manowo. O tym, co się działo w tym meczu, a także w całej kolejce będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim dzisiaj Seweryn Fiołek, Leśnik Manowo. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. No długo się męczyliście, długo czekaliście na to, żeby chociaż punkcik zdobyć nie tylko w tym meczu, ale w ostatnich 7 meczów przegranych przed spotkaniem z Bałtykiem, także no, w minorowych chyba nastrojach jechaliście na mecz z Bałtykiem. No dokładnie, no, przez te 7 kolejek ostatnich nie wygraliśmy meczu, ani nie zremisowaliśmy. Wielkie nadzieje mieliśmy przed tym meczem, że tutaj właśnie zdobędziemy 3 punkty i tak się nastawialiśmy. No nie udało się. Nie wiem, co było spowodowane. No, pewnie to, że tam w pierwszych minutach też straciliśmy tą bramkę, potem ja nie wykorzystałem karnego. No, gdyby było inaczej, może ten mecz też inaczej by się ułożył, ale no, gospodarze przejęli taką inicjatywę optyczną, przynajmniej tak mi się wydawało. No, pod koniec spotkania trochę tam się otworzyliśmy i dało to rezultat, że strzeliliśmy 2 bramki w krótkim odstępie. Czasu mieliśmy też pod koniec bardzo dobrą sytuację, gdzie Marcin z trzeciego bodajże metra, czy tam z czwartego, miał tylko bramkarza przed sobą i też nie wykorzystał. Mieliśmy podobny mecz, jak graliśmy u siebie z Drawą w Drawsko-Pomorskiej, gdzie też wygrywaliśmy do 75 czy 76 minuty 2-0, no a przegraliśmy 3-2. Także no, takie mecze też się zdarzają, ale... Ale wam za często. No ale nam za często, dokładnie. Co do samego pojedynku, taki mecz o 6 punktów, patrząc i na was, i na Bałtyk Koszalin w tym momencie sezonu, jesteście naprawdę w trudnej sytuacji. Patrząc na tabelę, to nie wygląda to za dobrze. No, wydaje mi się, że nie o 6, tylko 12 albo i więcej, bo tych punktów natraciliśmy, a no, Bałtyk też no, nie pokazuje, że jest w wysokiej formie, czy w dobrej nawet formie, tak mógłbym powiedzieć, ale no mówię, no, taki mecz, który no, mogliśmy wygrać, a kilka meczów graliśmy, gdzie podobne takie wyniki i cały czas przegrywaliśmy, także no mówię, no ciężko mi jest też powiedzieć, no, co jest spowodowane tym, że mamy takie wyniki, no bo kadrę, tak mi się wydaje, że mamy bardzo dobrą, a rezultaty odwrotnie, nie? Bardzo słabe, także no nie wiem. No to będzie szukać recepty trenera Leśnika Manowo w następnej rundzie zapewne. A teraz skrót z tego, co się działo właśnie w starciu Bałtyku Koszalin z Leśnikiem Manowo. Co prawda Seweryn Fiołek tutaj już przedstawi całą relację z tego spotkania, to co najciekawsze, ale lepiej to zobaczyć samemu. W 15. kolejce spotkań doszło do starcia derbowego pomiędzy Bałtykiem Koszalin a Leśnikiem Manowo. Był to pojedynek o przysłowiowe 6 punktów. Obie drużyny znajdowały się w strefie spadkowej, dlatego zwycięstwo którejś z ekip na pewno znacząco poprawiłoby sytuację w tabeli. Pojedynek od początku był ciekawym widowiskiem. Obie drużyny stworzyły sobie bardzo dużo sytuacji bramkowych. Tutaj na początek pierwsza akcja w wykonaniu gospodarzy. Rzut wolny, krótko rozegrany. Robert Dziętalski z dystansu broni Szapłow. Kolejna akcja w wykonaniu Bałtyku. Kamiński dośrodkowany. Faulowany w polu karnym Adrian Rząsa przez Tomasza Krzywonosa i sędzia dyktuje rzut karny. 11 w 9 minucie wykorzystuje Robert Dziętarski. Od tego momentu Bałtyk prowadził 1-0. Kilka minut później kolejna akcja gospodarzy. Rząsa sprytniejszy od Ejzygmana, do Kamińskiego, ten jednak uderza nad bramką. W odpowiedzi Leśnik. Konrad Romańczyk próbował pokonać golkipera, ale strzał był niecelny. Saliwon dośrodkowanie w pole karne Bałtyku. Tam spore zamieszanie. Faulowany Paweł Rakowski i arbiter dyktuje drugą jedenastkę w tym meczu. Faulował Patryk Szostak. Do rzutu karnego podchodzi Seweryn Fiołek. Jednak uderza niecelnie. Kolejna akcja w wykonaniu Bałtyku. Golkiper Leśnika szybszy jednak od Tomasza Kamińskiego. Pomocnik Bałtyku ucierpiał w tym starciu, jednak mógł dokończyć zawody. Kolejna akcja Leśnika. Uderza Michał Jaczewski, strzał jednak niecelny.
W ataku Bałtyk, Wulkiewicz do Ziętarskiego. Ten uderza nad bramkarzem, piłka minimalnie mija słupek bramki Leśnika. Na strzał w końcówce pierwszej połowy zdecydował się Tomasz Kamiński. Uderza z ostrego kąta i z najwyższym trudem broni Szapłow. W drugiej części ponownie początek należał do gospodarzy. Rząsa do Ziętarskiego, ten uderza i broni golkiper Leśnika. Rzut wolny dla gości, Rakowski dośrodkowanie. Obrońcy wybijają piłkę, Jakubowski w pole karne, a tam Krzywonos przyjmuje piłkę, uderza i broni Sebastian Skrzyński. Golkiper Bałtyku debiutuje w piłkarskiej trzeciej lidze. Rzut rożny dla gości. Dośrodkowanie w pole karne, a tam Rokicki uderza obok bramki. Piłka jeszcze dotknęła po drodze obrońcę Bałtyku, Krystiana Krause. W ataku Bałtyk, Daniel Wulkiewicz do Szostaka. Dośrodkowanie w pole karne, bierna postawa defensorów Leśnika i bramkę zdobywa Tomasz Kamiński. Od 69 minuty Bałtyk prowadził 2-0. Nazwa dla Bałtyku Koszalin, Tomasz Kamiński. Rzut rożny dla Leśnika. Spore zamieszanie, piłka trafia do Jaczewskiego. Ten dośrodkowuje i Krzywonos zdobywa bramkę kontaktową. Była 79 minuta spotkania. Tomasz Krzywonos. Kilkadziesiąt sekund później akcja Bałtyku, dośrodkowanie Wiktora Naworskiego, Wulkiewicz obok słupka. Jeszcze na Daniel Wulkiewicz tuż obok słupka, dalszy ciąg 2-1. Kolejny stały fragment gry dla gości. Piłkę wybija Zdanowicz wprost pod nogi Rakowskiego, ten dogrywa do Krzysztofa Chrymowicza i nie było spalonego. Ten sytuacji sam na sam nie zmarnował i było 2-2, była 82 minuta. Trener Tomasz Chrupała postanowił wstawić do ataku Krzysztofa Chrymowicza, nominalnego obrońcę, i to się opłaciło. Kolejna akcja gości i golkiper Bałtyku szybszy od Krzysztofa Chrymowicza. Doliczony czas gry, rzut wolny z własnej połowy wykonuje Rokicki, dośrodkowanie w pole karne, tam Marcin Gozdal uderza prosto w bramkarza, była to doskonała okazja do rozstrzygnięcia losów w pojedynku. Do końca meczu wynik już się nie zmienił, ostatecznie Bałtyk remisuje starcie z Leśnikiem Manową 2-2. Graliśmy dzisiaj w pierwszym składzie 7 młodzieżowcami, tak już to wygląda od kilku spotkań i dostaliśmy kolejną lekcję, bo trzeba powiedzieć, że realizowaliśmy plan gry, mamy 2-0, mamy ustawione spotkanie, mamy wynik. Praktycznie drzemka 5-minutowa zadecydowała o tym, że tutaj nie mamy kompletu punktów, a po tej drzemce mogłoby być jeszcze różnie. No, najgorzej boli to, że omawiamy sobie pewne rzeczy w szatni i mówimy o stałych fragmentach gry, gdzie wiedzieliśmy, że to jest główna broń Leśnika i dostajemy z tego dwie bramki, ale to nie jest już pierwszy mecz i to troszeczkę boli, że nie wyciągamy wniosków z błędów. Tak, że ze stałego fragmentu mówię, najprościej jest stracić bramkę i tak nie tylko Leśnik, ale i inni przeciwnicy też nas karają, tak to trzeba powiedzieć. Pamiętam, że w poprzedniej kolejce z Astrą Stronie Morskiej prowadziliście, przegraliście spotkanie. Dzisiaj też prowadziliście, spotkanie zakończyło się remisem. No, czegoś brakuje w tych końcówkach spotkań? Zimnej głowy czy kondycji? Znaczy, myślę, że nie, że kondycyjnie jesteśmy praktycznie w każdym meczu. Nie było jeszcze meczu, żebyśmy nie gonili przez pełne 90 minut na 100%. Także tutaj na pewno nie było przeciwnika, który nas tak zdominował, że musieliśmy ostatnie 20 minut bronić i wybijać piłkę. Tak samo było też dzisiaj. Myślę, że nieźle gramy, ale młodość się rządzi swoimi prawami i po raz kolejny dostajemy nauczkę. Nie potrafimy te 90 minut zagrać, tak powiem, brzydko po seniorsku, na doświadczeniu. Tak, no, tego nam brakuje, ale mówię, jesteśmy młodą drużyną, wprowadzamy więcej młodych zawodników i dostajemy naukę, tak? No ale taki musi być cel funkcjonowania naszego klubu. Mamy solidną młodzież w centralnej lidze juniorów i oni muszą wchodzić, ogrywać się i nabierać doświadczenia, ale mówię, na pewno część chłopaków zdała, jak już podsumowując tą rundę, część chłopaków na pewno zdała egzamin, ale też poważne, potrzebne są wzmocnienia, tak? Potrzebne jest 5-6 zawodników do tak zwanej wytworzenia tej gęstości w kadrze, żeby było tych zawodników więcej, bo ostatnio praktycznie nie mamy rywalizacji wewnątrz zespołowej i tu jest gdzieś pojawił się problem od tej 9-10 kolejki, gdzie wydawało się, że od tej kolejki zaczniemy grać coraz lepiej. Można powiedzieć, że wróciliśmy z piekła do nieba, aczkolwiek uważam, że mimo iż to drużyna gospodarzy prowadziła dwoma bramkami,
to wydaje mi się, że oni bardziej powinni być zadowoleni z tego punktu. My mimo wszystko stworzyliśmy sobie wystarczającą ilość sytuacji w ofensywie. No i co by nie mówić, tak wyglądała cała nasza runda. Z przodu nie wykorzystane sytuacje w defensywie, kuriozalne zachowania obrońców i te wyniki są niezadowalające. Ale chwała zawodnikom, że walczyli do końca i udało się wywalczyć ten punkt. A dzisiaj patrząc na to spotkanie, to zmiany w Leśniku dały impuls do lepszej walki. Dokładnie. Ja przed każdym meczem z chłopakami na ten temat rozmawiałem. Nie mają co obrażać się ci, co w danym dniu usiedli na ławce. Wręcz przeciwnie. Oni muszą wejść i udowodnić mi, że zrobiłem błąd, że w następnym meczu to oni zasługują na wyjście w podstawowym składzie. I tak to dzisiaj wyglądało. Panie trenerze, Krzysztof Chrzemowicz napastnikiem w następnej rundzie? No może się to wydawać dziwne, bo zdjęliśmy ofensywnego zawodnika, wszedł defensywny, a okazało się to strzałem w dziesiątkę. Krzysiek jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i w dzisiejszym spotkaniu bardzo nam pomógł. Remis w starciu z Botykiem Koszalin 2-2, ale tak naprawdę po tym meczu to chyba wy byliście bardziej zadowoleni z tego wyniku niż Bałtyk. No tak, bo jak przegrywaliśmy 2-0, no to staraliśmy się chociaż strzelić te dwie bramki, żeby ten remis wywieźć z Bałtyku, tak? Ale mówię, tak jak tutaj w urywkach przed chwilą widzieliśmy, no to tych sytuacji mieliśmy też sporo i dosyć takich bardziej klarownych niż Bałtyk, więc no tak naprawdę ten jeden punkt, no to za dużo tam nam nie daje. Śmiem twierdzić, że no straciliśmy 2 punkty, a nie zdobyliśmy 1, nie? A co do tego karnego, taka dosyć ciekawa historia. Najpierw marudzisz o piłkę, że jest nienapompowana, później właśnie, gdzie celowałeś? W okno szatni. Nie, tak abstrahując od tego, nie chciałbym się tłumaczyć, że tam piłki nie były dopompowane, chociaż od początku meczu, kiedy już tam rozpoczęliśmy mecz, to zgłaszaliśmy panu sędziemu, że te piłki trzeba jednak dopompować, bo to nie tylko ja, czy tam inni koledzy zauważyli to, bo tam koledzy z Bałtyku tak samo mówili, że są niedopompowane, więc no tak było, ale no mówię, no błąd popełniłem ja, nie piłka, tak, bo mógłbym to uderzyć po ziemi i było całkiem też inaczej, nie? No ale mówię, no fakt był taki, że no, były niedopompowane, także. No Seweryn Fiołek tak naprawdę w ostatnich spotkaniach na różnych pozycjach występuje i właśnie, która lepsza? Środek pomocy czy jednak stoper? A to ciężko mi jest powiedzieć. Poradzę sobie praktycznie na każdej pozycji. No oprócz tam myślę, że jako napastnik to nie wiem, czy bym się sprawdził, ale... No Krzysztof Chrzemowicz się sprawdził ostatnio. No tak, ale jako tam defensywny pomocnik czy tam obrońca to spokojnie sobie tak myślę, że dam radę. Gdzie mnie trener wystawi, to będę grał. Patrząc na to spotkanie, sporo było zmian w składzie w porównaniu do pierwszej połowy. Trener przedstawią zespół całkowicie, żeby w końcu zaskoczył i trzeba przyznać, że no fakt, że z gry jak z gry, ale ze stałych fragmentów gry to powinniście jeszcze z 2 bramki strzelić. No powinniśmy, no... No Marcin Gozda w 90 minucie miał taką akcję, że... No to właśnie o tej sytuacji też tam wcześniej mówiłem, ale no trochę tam się pomyliłem o te 3 metry, tak jak było widać, że to było tam z 6-7 metra, no ale no wydaje mi się, że powinien strzelić. Tak samo jak ja powinienem strzelić karnego, nie? To też to mówię, no sytuacja boiskowa jest... No całkiem inaczej niż tak się widzi to z boku, czy tam po 2 dniach, czy po 3, no, że no, pewnie na treningu by sobie poradził z tym, ale to wiadomo, jakaś tam presja też jest i no i tak to wygląda. No, nie wykorzystał, widzieliśmy remis i no, trzeba też być zadowolony z tego punktu, bo nie mielibyśmy żadnego, tak. Za nami 15. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze, czyli ostatnia w rundzie jesiennej przed piłkarzami trochę wolnego, później pewnie powrót do treningów. Podsumowanie tego, co się działo w tej ostatniej kolejce, a także tabela po rundzie jesiennej. Oto komplet wyników 15. kolejki spotkań. Bałtyk Koszalin remisuje starcie z Leśnikiem Manowo 2-2. Lechia 2 Gdańsk pokonała Gwardię Koszalin 1-0. Gryf Wejherowo rozbił Astry Ustronie Morskie 4-1. Kartuzja Kartuzy wygrała z GKS-em Przodkowo 1-0. Podział punktów w derbach Gdyni. Bałtyk remisuje z Arką Drugą 1-1. Drawa Drawsko-Pomorskie przegrywa z Kaszubią 0-2. Chemik pokonał KS Chwaszczyno 2-0. I Pogoń 2 Szczecin wygrała z Raselem Dygowo również 2-0.
Ostateczna tabela po pierwszej rundzie. Na pierwszym miejscu Gryf Wejherowo z dorobkiem 28 punktów. Długo faworyt rozgrywek czekał na to, by wspiąć się na szczyt ligowej klasyfikacji. Na drugiej pozycji Kartuzja Kartuzy, również 28 punktów. Po 27 mają Lechia 2 Gdańsk i Bałtyk Gdynia. Po 26 Gwardia Koszalin i Drawa Drawsko-Pomorskie. 25 Kaszubia Kościerzyna, 24 Arka 2 Gdynia. Dolna część tabeli, KS Chwaszczyno 22 punkty, tyle samo Chemik Police, 17 Przodkowo, 15 Pogoń, Bałtyk Koszalin i Astra mają po 13 punktów, 11 Leśnik Manowo i 8 punktów Rasela Dygowo. Patrząc na tą ostatnią kolejkę, kilka takich dosyć ciekawych rezultatów. Gwardia przegrywa z Lechią 2 Gdańsk. To może nie jest duża niespodzianka, bo to są dwie drużyny w czołówce, no ale mimo wszystko Gwardia w tych czterech ostatnich meczach z czołówką tabeli zdobyła tylko 4 punkty. To jak na lidera w pewnym momencie rozgrywek, to trochę słabo. No też tak mi się wydaje. No myślałem, że Gwardia jako tutaj klub z Koszalina, w sumie z regionu naszego tutaj, gdzie gramy w tej trzeciej lidze, no to sobie radzi jak najlepiej z tych drużyn, które tutaj uczestniczą w tej lidze. No i tak myślałem, że jakoś dociągną to do końca tej rundy. No ale no mówię, no to jest piłka i no trzeba sobie radzić, tak. I ale w tej kolejce, tak patrząc, za dużo niespodzianek nie było. Można do niespodzianki zaliczyć Kaszubia wygrywa na wyjeździe z Drawą Drawsko-Pomorskiej. To jedyny taki może mniej lub bardziej zaskakujący rezultat w tej serii. Chyba, że coś jest... No nie wiem, wracając tak tutaj do meczu, jak my graliśmy z tą Drawą, no to tam nie grają za bardzo, tak mi się wydaje, przynajmniej z sytuacji boiskowej, jako zawodnik, że no nie grają jakieś tam piłki, a jak graliśmy z Kaszubią, wydaje mi się, że oni bardziej tak próbują właśnie grać piłkarsko, że tak powiem w cudzysłowie. No i dla mnie to nie jest zaskoczenie, że oni wygrali. Gry Wejherowo, typowany na faworyta tych rozgrywek, długo nie mógł się wbić w ogóle nawet na podium, gdzieś tam w okolicach 4-5 miejsca. I patrząc na tę ostatnią kolejkę, to tak naprawdę niewiele zespołów chciało być liderem, bo przegrywają zespoły, które mogły być mistrzami jesieni, a Gry Wejherowo wykorzystał taką sytuację i jest na pierwszym miejscu. Powiedzmy, że potwierdza swoje aspiracje. Tak, no jako Gryf, no mówię, zaczynaliśmy kolejkę z nimi jako rozpoczęcie rundy i no powiem szczerze, że oni jako jedyni, dla mnie, tak, przynajmniej tak mi się wydaje, że oni jako jedyni zasługują na awans, czy tam na to pierwsze miejsce, przynajmniej w tej rundzie, tak? Mówię, no mają mocny zespół i udowodnili to też tam u nas na boisku i nie tylko u nas, bo tabela pokazuje, że to jest naprawdę bardzo dobry zespół. Czy w tym zestawie na drugim miejscu Kartuzja to nie jest zaskoczenie? No właśnie, i tutaj tu chyba jest największe zaskoczenie, bo no mówię, no po troszeczkę gdzieś tam zdobywali te punkty, no i znaleźli się na drugim miejscu. To też świadczy, że no mają dobry zespół, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem wcześniej, ten Gryf, no wydaje mi się, że to oni pogubili bardziej punkty niż ich tam nie zdobyli jakoś, tak? No i po raz kolejny ta tabela, patrząc po rundzie jesiennej, to jest taka dosyć mocno spłaszczona. Między pierwszym miejscem a miejscem dziesiątym, zaledwie 6 punktów różnicy, to naprawdę tak naprawdę KS Chwaszczyna, czy Chemik Police jeszcze może się włączyć do walki o podium. No dokładnie, tak naprawdę jakbyśmy jako tam GKS wygrali wszystkie mecze w przyszłej rundzie, to też możemy być tam bardzo wysoko. Także no tutaj ta tabela też pokazuje, że no jest dosyć wyrównana rywalizacja w tej naszej trzeciej lidze zachodnio-pomorskiej. Wyrównana w czołówce, tak, ale tak patrzę na ten dół tabeli, to tam trzeba się mocno sprężyć, żeby uciec od tego. No mówię, no pierwsze drużyny pogubią punkty, my wszystkie zdobędziemy i będzie bardzo dobrze. Wszystkie drużyny pogubią punkty, a Leśnik się utrzyma w lidze. Oby tak się stało. W zeszłym sezonie się udało. W ostatniej kolejce? Tak, w ostatniej. W ostatniej kolejce Leśnik zapewni sobie pozostanie w trzeciej lidze, jak będzie w tym roku. No na pewno trudna przeprawa dla zespołów z naszego regionu, tych, które zajmują miejsca w dolnej części tabeli, a jest ich sporo, bo to wszystkie praktycznie zespoły z naszego regionu są na ostatnich miejscach. Walka na całego do końca następnej rundy. Za nami cała pierwsza runda jesienna. Jeszcze tylko podam, moi goście z poprzedniej edycji programu Liga Max, Sebastian Ginter i Patryk Sobiegraj, typowali ostatnią kolejkę spotkań. Obaj plus mecz oczywiście zaległy Drawy Drawsko-Pomorskie z GKS-em Przodkowo. Na 9 spotkań wytypowali po 5. Różnie to wyglądało, ale żaden nie trafił oczywiście swojego meczu, bo Gwardia
przegrała swój pojedynek z Legią Gdańsk, no ale zobaczymy, jak gwardziści i pozostałe nasze drużyny będą rywalizować w przyszłym sezonie. Za tydzień podsumowanie tego, co się działo w całej pierwszej rundzie. Będą moimi gośćmi trenerzy drużyn z regionu koszańskiego. Także Państwa na ten ostatni program Ligi Max serdecznie zapraszam. A dzisiaj dziękuję za uwagę. Moim i Państwa gościem był Seweryn Fiołek, Leśnik Panowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia za tydzień.